to wykopał lis te ziemniaki. Lis, po prostu lisy kopią dziury za myszami. Tą dziurę wykopał lis. I tam gdzieś w polu jest druga dziura. Zagarnę trochę, bo ciągnik pójdzie aż za głęboko wpadnie, niepotrzebnie ryć. Dobra, tam gdzieś jest druga dziura. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Idziemy na pole do kopania ziemniaków. Opowiem o kopaczce, którą kupiłem na złomowisku. Jest to stara niemiecka maszyna gwiazdowa. Przystosowałem ją do ciągnika. No resztę opowiem na polu, pokażemy. Idziemy. Kiedyś się sadziło dużo, sadziło się nawet 2 hektary. Tu niedaleko był punkt skupu. Skupywano ziemniak przemysłowy, który szedł na po prostu na do produkcji mąki ziemniaczanej. No i sadziło się wtedy sporo. A teraz tylko na swój użytek. Kopię, a później opowiem, dobra? Dobra. Jak gwiazda nie chodzi, to trzeba ziemię zgarnąć. Rundek musimy zebrać. Nie można następnej kopać, póki to się nie wybierze, dlatego żebyśmy zasypali to wykopane. No, opowiem o kopaczce mojej Niemce. Karl Wolf Jauer z Holz, sprzed II wojny światowej. Ja kupiłem ją na złomowisku, no była mocno rozgracona, była przystosowana po prostu do zaprzęgu koni. Tam miała taki uchwyt z jarzmem do mocowania dyszla. No dorobiłem do niej ten wieszak, cięgła. Tutaj jest ruchomy uchwyt, bo maszynę się reguluje. Tu jest regulacja głębi i płycy, tu jest regulacja. Można regulować. No i ten podciąg dorobiłem tu centralnie. Tutaj ten uchwyt też dorobiłem tutaj, żeby było na czym zamocować ten podciąg. No i tu ważna sprawa, po prostu lemierz od kopaczki polskiej, bo tamten oryginalny był mocno zużyty był. Tutaj jest ślad, ja tyle tego lemiesza naspawałem, to jest naspawane resorem, resor przekuty. I tu jest naspawany. No i zrobił to taki partacz, jak ja, który nie ma zielonego pojęcia o stali, o w ogóle o spawaniu. To jest tam, no partacz po prostu, ale nie wiem dlaczego tak. No i gwiazdę też musiałem przesypać. Przenitowałem uchwyty. Tu była pęknięta. Tu jest naspawane żeliwne elektrody. Musiałem naspawać. Przenitowałem wszystkie uchwyty na nity, tak jak widać. Tak jak widać, w każdym są wbite 2 nity, 12.
No i wymieniłem śruby, dorabiałem te pazury, bo tam pazury były praktycznie były zjechane. Czyli te, jedni na to mówią, palce, o, odzywa się sprzęgiełko, tak, tak ma być. No maszyna prosta po prostu. I bardzo mi się podoba, że no, to jest duża maszyna, ciężka. Ten lewierz naspawany teraz, jak się sadzarko sadzi, to po prostu rędliny są dość szerokie. I potrzeba takiego dużego lewierza, bo gdyby lewierz był tak jak tam, był po prostu ten stary był tak zużyty, że on po prostu już tylko ciął ziemniaki. Natomiast ten szeroki lewierz ma, jest ta zaleta, że po prostu ryje, wyoruje całą rędlinę. No poza tym wszystko jest dobrze. Lewierz wyoruje, a za lewierzem idzie gwiazda, która jest napędzana przez od kół, przez skrzynię przekładniową i tryby, no, gwiazda po prostu wykopuje te ziemniaki, rozrzuca za lemieszem. No cóż, jakby trzeba było to przekopać motyką, to naprawdę praca ciężka, bardzo ciężka. Bardzo ciężka, bo kopać motyką, ja wiem, jeszcze w tak suchej ziemi i piach w oczy kurzy i w ogóle. Był nadgryziony mocno, wyrzuciłem go. A to rośnie poplon. Poplon, poplonie było zboże. Zostało skoszone kombajnem, posiało się poplon. On rośnie po to, żeby na zimę, jak przyjdą mrozy, tego on obumrze, ale ta masa zostanie. I będzie przeorana w marcu. I zostawi po prostu w ziemi nawóz. To jest poplon. Dopiero w marcu można to orać. I tu jest posiane, i tam jest posiane, i tam koło domu te dwa kawałki. Jeden kawałek jest obsiany, a drugi jest obsiany żytem, które będzie na ziarno. Mieliśmy problem z pompą wtryskową. Oryginalna pompa jest bardzo droga. Bardzo droga, bo w tej chwili trochę kosztuje około 9 tysięcy. No to jest poważny pieniądz. Syn kupił sekcję. Po prostu zamówił w Anglii. Zostały wyprodukowane w Niemczech. No i opłacił cło i przyszły te sekcje, bo to jest pompa podciśnieniowa, pompa wtryskowa podciśnieniowa. No cóż, jak rozebrał starą pompę, to okazało się, że obudowa w środku jest wybita i nie będzie sensu wkładać nowych części, bo tych nowych sekcji, bo dla, no po prostu jak obudowa jest uszkodzona, to temat się zamyka na niekorzystnie, więc przez internet znalazł pompę też z takiego starego ciągnika i dogadał się z człowiekiem. Człowiek przysłał pompę. Oczywiście płatna przesyłka pocztowa. Syn ją kupił, rozebrał. Okazało się, że pompa jest w dobrym stanie. I nawet, no cóż mówi, wygląda w środku tak dobrze, jest czysto. Wałek rozrządu, ten wałek, który napędza sekcję, a sterowane są pod ciśnieniem przeponą. Dopływ paliwa jest sterowany na sekcję. Że tak jest wszystko czysto i dobrze. Mówi, zakładam, ureguluję. Okazało się, że pompa jest całkiem dobra. A sekcje, które kosztowały 1000 zł, leżą na zapasie. Nie było konieczności ich kładania, bo naprawdę, jak było widać, pracuje ładnie, nie kopci, nie dymi, ma moc. No, wszystko jest dobrze. Dobry ciągnik, dobry, klepnę go, dobry koń. Naprawdę pompa cacy, to jest ciśnieniowa. Okej. Okay. To wykopał lis te ziemniaki, lis po prostu. Lisy kopią dziury za myszami. Tą dziurę wykopał lis. I tam gdzieś w polu jest druga dziura. Zagarnę trochę, bo ciągnik pójdzie aż za głęboko wpadnie, niepotrzebnie ryć. Dobra, tam gdzieś jest druga dziura, to wykopał lis. O, tu widać ziemniaka, ziemniaki są płytko, bo je susza wysadziła do wierzchu, po prostu do wierzchu. Były sadzone bardzo głęboko, ale siedzą płytko, dlatego że było bardzo sucho i wtedy ten ziemniak, jak ma tam tak twardo, to on wyłazi, rośnie pod wierzchem. Prawo takie, no prawo
prawo natury. Tak, Rocky wszystko wie, wszystko rozumie. Oj, Rocky, Rocky, dobry pies. Lewiesz nie jest w ruchu, tylko paczkę się podniesie, to w jeździe to by normalnie schodzi non stop. Prawo, po prostu ziemia spycha, sama lewiesz ryje i ziemia schodzi z lewiesza, bo kopaczka jest w ruchu, natomiast jak się zatrzyma i podniesie, to jest normalne, że to co na końcu było, to zostaje na lewieszu. Dobra, w porządku, może być, można przylecieć na górę, w porządku. No! To jest tak, że nieraz bieg wchodzi leciuteńko, leciuteńko, jak tylko, bez nic, a nieraz jest problem, bo musimy sprzęgło robić. Musimy robić sprzęgło, bo to jest prawdopodobnie jeszcze było nierobione. Tam już syn dzwonił, mamy ściągnąć te tarcze, ale trzeba najpierw rozebrać, bo są dwojakie. Nie wiemy, jakie jest. Bo ten rok produkcji to już był po prostu jedno. Jedna tarcza były i były też dwustopniowe i nie wiemy jak jest, trzeba ją rozpołowić, rozebrać, żeby widzieć co kupić. Bo według tego numeru się nie sprowadzi, bo szły dwojakie, i takie szły, i takie. Także będziemy po robocie, wykopiemy ziemniaki, będziemy rozbierać. To tam nie jest problem dla nas, żaden. I stop kamera. Roki, Hosiu, Rokuś, chodź. No ja nie mam tak delikatnych rąk jak pani. Ale tak mały, że ja go bez pincety, ja go nie dostanę. Ja go nie dostanę. Może. Bardzo mały jest. Ja przycinam bardzo paznokcie krótko, bo mi się obłamują. No dostałem go. Już jest po nim, skręcone. No! Ręce myć. Niczego się nie dotykać.